Państwu mimo tak złej pogody i rozpoczynamy nowy rok wystawowy i rozpoczynamy go z wystawą Łukasza Patewczyka w nocy już 35 godzin. I pewnie odeślemy Państwa do tekstu, który jest tutaj przy wejściu. Natomiast ja chciałam powiedzieć kilka słów o kolejnym roku wystawowym, który się zaczyna właśnie, bo oprócz wystaw, które będą co miesiąc, czyli wystaw młodych artystów, takich jak Łukasz, zaraz po ASP, będziemy też pokazywać inne wystawy poza galerią. Planujemy wydanie katalogu o historii galerii od Krzysztofa Koła, bo w roku obchodzimy 60-lecie. Planujemy też wystawę w Budapeszcie z Instytutem Polskim. No i wiele wystaw takich też poza naszą placówką. Wracając do wystawy Łukasza, Łukasz skończył Akademię Gdańską, natomiast teraz pracuje i tworzy, mieszka w Warszawie. Maluje krajobrazy. Nie są to zwykłe krajobrazy, ponieważ są one po pierwsze monotematyczne, przedstawiają noc, są to nocturne, ale po drugie są to krajobrazy. Jest czas. Czemu? Łukasz wprowadza do nich ciekawy element kompozycyjny, a mianowicie układy geometryczne i układy linii. Ciekawa jest bardzo kompozycja tego obrazu, która sprawia, że są one tajemnicze, mistyczne, ale też mają w sobie coś bardzo niepokojącego. No i chyba tyle. Ja chciałbym Was przywitać i podziękować za to, że przyszliście. Zaprosić do oglądania obrazów. Ja chętnie opowiem o pewnej twórczości i obrazach i przeszkadzam z osobna indywidualnie. Gdzie ukaże się Łukaszowy wiatr jutro.